Zapraszamy do Minikowa. Już 6 i 7 lipca w Minikowie święto rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim, bo czekają nas trzy najważniejsze w regionie imprezy wystawienniczo-targowe. Są to m.in. Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agrotech, czyli największa w Polsce północnej wystawa sprzętu rolniczego, techniki rolniczej. Jest to też kujawsko-pomorska wystawa zwierząt hodowlanych, czyli demonstracja dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej i kujawsko-pomorskie Dni Pola, które już po raz 31 odbywają się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a po raz trzeci w Minikowie. Drodzy Państwo, serdecznie Was pozdrawiam z Sobiejów, gdzie razem z firmą Danco organizujemy Dni Pola w Sobiejuchach. Z tego miejsca chciałbym Państwa zaprosić na Dni Pola w Minikowie. W Minikowie razem z firmą Samasz organizujemy tak zwane manewry łąkowe. Na tych manewrach będzie wiele niespodzianek. Pokażemy Państwu maszyny nie tylko od firmy Samasz, ale będą ciągniki, będą nowe ciągniki, będą ciągniki o dużej mocy. Będzie dużo ciekawych rzeczy i będzie można o tych maszynach, ciągnikach porozmawiać z przedstawicielami producenta, z nami, z naszymi serwisantami, handlowcami. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszam i zapraszam też na nasze stoisko. Będzie to jedno z największych stoisk w Minikowie, gdzie wystawią się prawie wszystkie maszyny, które współpracują z Interwaxem. Zapraszam na grochówkę, na kiełbaski, na zimne piwo. Także do zobaczenia na naszym stoisku 6-7 lipca w Minikowie. Będziemy wystawiać wiele różnych marek, z którymi współpracujemy. Między innymi ciągniki firmy Zetor, Solis, maszyny firmy Agrotom, Unia Grudziądz z Amazone, Masio Gaspardo. Także będziemy mieć wozy ascenizacyjne Pomod Hojna, przyczepy firmy Zasław, zbiorniki do paliwa Fortis, a także ładowarki Diecji, które cieszą się ostatnio bardzo fajnym zainteresowaniem wśród rolników. Także chciałbym zaprosić do nas, ponieważ przygotowujemy niespodziankę. Niespodzianką będzie nowy sprzęt, którego jeszcze w firmie Interwax w tych latach nie mieliśmy. Będzie to duży, nowy sprzęt, a o szczegóły zapraszam do nas, do Minikowa, na nasze stoisko. Tam pokażemy coś nowego. Chciałem Państwa serdecznie zaprosić na targi w Minikowie, gdzie będziemy prezentować nasze dwa produkty, z którymi wiążemy bardzo dużą nadzieję w tym roku. Jest to nowy model prasy Extreme 165 Supreme, jak również chcieliśmy Państwu zaprezentować nasz opryskiwacz Campo w nowych barwach. Będziemy do Państwa dyspozycji, zarówno ja, jak i produkt menadżer od opryskiwaczy. Zapraszamy, będziemy chcieli Państwu doradzić i dobrać odpowiednią maszynę do Państwa gospodarstw. Zapraszam Państwa w imieniu firmy Zetor Polska, jak i firmy Interwax na wystawę w Minikowie, która odbędzie się w dniach 6-7 lipca. Będzie tam pełna gama ciągników Zetor. Będą też ciągniki pokazane w pokazach zielonkowych z maszynami zielonkowymi Samasz, gdzie będziemy zobaczyć, jak te ciągniki sobie dawają radę przy koszeniu, przy zwijaniu, przegrabianiu, jak i belowaniu siana. Pracownicy firmy Interwax, jak i przedstawiciele firmy Zetor. Na wszystkie pytania, jeśli ktoś będzie chciał, odpowiemy, udzielimy odpowiedzi. Posiadamy w tym momencie tę dużą promocję na ciągniki w kwocie do 42 tysięcy brutto, gdzie będzie można z tych promocjach korzystać i robić zakupy na wystawie. Podczas pokazów pokażemy maszyny dla małych gospodarstw, średnich oraz większych. Też nie zabraknie nowości takich jak zestaw kosiarek GigaCAD KDD911 STH wraz z kosiarką czołową XDF301S i Zobas. Do tego też Państwo zobaczą zgrabiarkę taśmową MRG2900. Też nie zabraknie zmian w naszych najmniejszych maszynach, takich jak Samba 281, 241 oraz innych z szeregu średnich i mniejszych maszyn. Serdecznie zapraszam, nie może Państwa zabraknąć na tych pokazach. Kolekcja kujawsko-pomorskich Dni Pola jest bardzo bogata.
przygotowaliśmy dla rolników 15 hektarów terenu, w tym 10 hektarów do demonstracji, prezentacji i pokazów. Zaprezentujemy blisko 400 odmian roślin uprawnych, tych czołowych dla rolnictwa rzepaku, zbóż ozimych, zbóż jarych, buraków cukrowych, ziemniaków, kukurydzy, słonecznika, soi, roślin bobowatych, traw i mieszanek traw, roślin poplonowych, roślin zielarskich. Ciekawostką będzie kolekcja Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Prezentujemy konopie włókniste, len, także bardzo dużo demonstracji. W Minikowie kolekcja roślin jest nawadniana po to, aby każda odmiana pokazała swój pełny potencjał, czyli efekt pracy hodowców. Dodatkowo demonstrujemy ofertę firm zaopatrujących rolnictwo w środki do produkcji w taki sposób praktyczny, czyli firmy nawozowe, firmy z branży ochrony roślin również na poletkach prezentują swoją ofertę. Są to m.in. pożyteczne mikroorganizmy, nawozy, środki ochrony roślin. Zapraszamy do Minikowa!